No halo, witajcie po raz kolejny u mnie na kanale, tym razem z kolejnym szybkim unboxingiem, wypakowaniem. Jak to będzie pracowało, to dowiecie się oczywiście później, natomiast dzisiaj, skoro świeżo przyjechała paczka, chciałam Wam zaprezentować zestaw, którego będę w tej chwili używała, czyli tego cudeńka. W tej chwili używam poprzedniej generacji tegoż mikrofonu Boi, która mam nadzieję, że zostanie w rodzinie YouTube'owej. Natomiast w tej chwili zakupiłam podwójny. Powiedzmy, że w tej cenie to jest profesjonalny zestaw, bo Rode czy Boja no to są profesjonalne zestawy, natomiast profesjonalne oczywiście nie są, bo Sennheiser jest o wiele droższym zestawem, czy Sony, natomiast to jest też fajny zestaw w umiarkowanej cenie, jakość do ceny, skutecznego zasięgu w terenie, to jest około 70 metrów, więc jak najbardziej tutaj będzie to fajnie wszystko śmigało. Co jeszcze? No, zobaczycie zresztą sami. Jak widać, jest to zestaw Boi. Tak jak tutaj nazwa Wam powie. O, tak jak widzicie nazwę. Boja. 48 kanałów przesyłowych dostępnych do wyboru. To jest oczywiście pudełko. I co jest fajne w tym zestawie, w tym pudełku jest taki bonus dodatkowy, czyli drugi case, zobaczcie, dodatkowa skrzyneczka do transportu. A co tu jest? No tu są oczywiście już mikrofony z odbiornikiem, jak się domyślacie, tak jak widzicie oczywiście. Instrukcja używania. Ten zestaw może być rozszerzony na przykład o mikrofon ręczny. Również w odbiorniku można to zaprogramować. Dobra, zacznijmy od akcesoriów. Bardzo fajna, słuchajcie, przejściówka, która w tym zestawie jest. Bo jest to zestaw, który można nie tylko przez gniazdo jackowe podłączyć do dowolnego urządzenia, ale również bezpośrednio profesjonalnym gniazdem XLR, czyli taki zestaw, taką przejściówkę dostajecie już w zestawie. Plus dla Boi. My będziemy korzystać oczywiście z łącza jackowego na chwilę obecną, bo w tej chwili korzystamy oczywiście z kamery Nikona D780, więc tą przejściówkę sobie zostawiamy, nie będziemy z niej na razie korzystać. Natomiast, o właśnie, co my tu mamy? A, no, tu jest kabel, który nam na pewno się przyda do naszego używania. To jest druga część poprzedniego, czyli przejściówka właśnie z odbiornika na kamerę. Zobaczmy, co tu jest. Dobra. Dokładnie. Krótka przejściówka do podłączenia. Co my mamy tutaj? Tu są jeszcze, słuchajcie, dwa pudełka, dwie rzeczy zapakowane, woreczek w woreczku. Oczywiście windshieldy, czyli pokrycia wiatrowe, przydadzą się. Oczywiście uchwyty do mikrofonów też się przydadzą. Jak widzicie, gąbki są też rezerwowe w zestawie, więc tutaj nie będzie żadnych problemów. Tu widzimy zestaw montażowy do odbiornika, żeby go przymocować do hot shoe, do gorącej stopki, do kamery, czy do przejściówki na kamerze, czy do small riga. To nam też się oczywiście przyda. No i co? I mikrofony. Tak jak
była mowa. Mikrofony mamy też dwa, z racji, że jest to podwójny zestaw. Jak widzicie, tak. Jeden mikrofon i drugi mikrofon. Jak zobaczycie, one mają tu nakładkę. Ona jest tu specjalnie zamontowana. Dlaczego, zaraz się dowiecie. No i to byłoby, słuchajcie, wszystko z tych spraw pudełkowych w tej chwili. Może jeszcze od razu wypniemy sobie, słuchajcie, tu uchwyty, bo uchwyty będziemy mieć na stałe spięte z mikrofonami. Dobra, chodź tu. Hop. Dobra, jeden uchwyt. Drugi uchwyt. To możemy już schować do... A nawet tutaj. Hop. No dobra. To mamy pierwszą część. Więc przejdźmy do sedna całej zabawy. Jak widzicie, widzimy odbiornik. Linia wyjściowa, ale i słuchawki, więc możecie też bezpośrednio na samoodbiorniku nasłuchiwać, ustawić sobie poziomy. Jak widzicie, co jest fajne, do poprzednich wersji jest to już metalowy klips, nie plastikowy, więc nie powinien się tak łatwo wypinać, chociaż zarazem, jak widzę, jest łatwy w demontażu. No i jak się otwiera, no to pojemnik do baterii otwieramy sobie w ten sposób. I wchodzą tutaj dwie baterie AA. Oczywiście zmontujemy sobie. Mamy wszystko przygotowane. Więc mamy pierwszy set z dwóch baterii AA. Do koszyczka. I ty jesteś też tutaj. Dobrze. Hop. I mamy pierwszy set, słuchajcie, zmontowany. Hop. Do tego jest oczywiście wspomniana przejściówka, z racji, że jest to odbiornik. No i teraz zobaczcie motyw. Z jednej strony macie nakrętkę. Jak się to montuje? Najpierw oczywiście wsuwacie jacka. A później go dokręcacie dla stabilności. Proste, prawda? Dobra. Czyli mamy nasz odbiornik zmontowany, prawie oczywiście, bo musimy dokręcić jeszcze stopkę do kamery. I oczywiście ta stopka do kamery jest tutaj w bardzo łatwy, fajny sposób do zmontowania. Jak widzicie, dokręcamy sobie w odpowiednie miejsce. I sieć. Jak montujemy na kamerę, a to może za chwileczkę, bo mamy tutaj oczywiście mój drugi aparat, na którym pokażę Wam, jak to wszystko wygląda zmontowane. Przejdźmy do mikrofonów, do nadajników. To jest nadajnik z jedną antenką, tak samo jest wejście i tak samo jest wyjście na słuchawki. No i zmontujmy też od razu baterię. Mamy oczywiście kolejne. Oczywiście zalecane jest używanie dobrych baterii. Ja akurat używam Panasonica, baterii alkalicznych. Hop. I mamy raz. I mamy dwa. Nie mamy? Mamy. Dobra. I schowamy tak samo. I mamy kolejny. I mamy oczywiście drugi mikrofon. Tak samo mikrofon nadajnik.
Co ciekawe, tutaj macie funkcję wyciszenia. Długie przytrzymanie powoduje włączenie, a krótkie przytrzymanie powoduje krótkotrwałe wyciszenie nadawania. I montujemy drugi nadajnik. Wyciągamy koszyczek. Hop. I hop. I mamy drugi koszyczek. Ok. Dobra. Czyli na razie odłóżmy sobie niepotrzebne akcesoria, które tutaj mamy. Pojemnik do pudełka, do kajsa transportowego. I zmontujmy sobie mikrofon. Opla. Cyk. Tutaj macie podobną sytuację, słuchajcie, z mikrofonem. Czyli też macie taki sam podwójny klips. No i montujemy oczywiście w wejściu mikrofonowym, jak to ze standardowym jackiem bywało. I blokujemy. Sam mikrofon, ok. Nasadźmy klipsa, hop. I nasadźmy. Bardzo fajnie spasowane. Słuchajcie, siedzi stabilnie. Także jest fajne. I zmontujmy drugi. Identyczna sytuacja. Hop. A, gdzie my jesteśmy? Hop. Tu jest drugi mikrofon. Dokładnie. Tak samo montujemy, jak widzicie. Klik. I leci. Dobra. Ok. Tak samo montujemy klips. I montujemy windshield, czyli zabezpieczenie przeciwwiatrowe. No dobra, przejdźmy teraz do ustawień. Będę to robiła pierwszy raz, więc prawdopodobnie będziecie musieli mi to potowarzyszyć. Mogą być jakieś błędy. Poczytać instrukcję? Nie, myślę, że damy radę to zrobić sami. Witajcie w drugiej części. Jesteśmy już tutaj na instalacji urządzenia i odpalamy sobie odbiornik. Jak widzicie, jest poziom sygnału baterii, jest kanał A, na którym kanale pracuje, głośność. Głośność możemy ustawić automatyczną, jeśli chcemy. Natomiast możemy też ustawić sobie oczywiście ręcznie. Kanał A włączony, kanał B. Głośność ustawiamy sobie, no dajmy na to 26, kanał B włączony mono, ok, mamy zestawione kanały, słuchajcie, no to włączmy sobie teraz odbiornik, nadajnik, przepraszam. Nadajnik włączamy sobie z góry. Tak samo przytrzymujemy. Mamy kanał B. OK. Kanał nam się zgadza. Mamy na pierwszym. OK.
Możemy oczywiście sobie wybrać, czy chcemy stereo, czy chcemy mono, w jakim trybie ma pracować. Natomiast za chwileczkę sobie to dopiero przejdziemy. Tutaj mamy zmianę kanału, jak widzicie. Kanał B. Bezpośrednio po przejściu mamy zmianę kanału, który możemy sobie dopasować. Potem jest zmiana głośności, potem wybór kanału i oczywiście jaki sygnał ma być emitowany. Ale mamy zestawione obydwa na pierwszym kanale odbiorniki na identycznej głośności. Więc ok, zostawmy sobie tak i odpalmy sobie drugi. Tak samo z góry. Jak widzicie, no teraz jest akurat mikrofon nam się zaplątał, ale jak widzicie z góry przytrzymujemy i mamy aktywny na kanale pierwszym, na kanale A. Jak widzicie, na samym odbiorniku sygnalizacja pracy mikrofonu jest jak najbardziej aktywna, bo widzicie trzy diody. Jest to dioda A, czyli aktywnego kanału A, i dioda B, aktywnego kanału drugiego nadajnika. Jeśli wyciśniecie pauzę, tak jak wspomniałam, chwilowe mutowanie, krótkie naciśnięcie, to jest pauza, co widzicie zresztą tutaj. I odciskamy i jest znowu aktywny. Wszystko jest odzwierciedlone na diodach, także jak najbardziej macie pełną kontrolę nad urządzeniem. No i jak to się montuje do aparatu? No to akurat chyba każdy z youtuberów ogarnął. Natomiast ci, którzy zaczynają przygodę, mamy tutaj łączkę, jak widzicie. I ją sobie montujemy do, tak jak wspomniałam, czy do riga, czy do jakiegoś urządzenia montażowego, czy bezpośrednio do gorącej stopki. Jak wy używacie, mamy wejście na mikrofon, hop, i podpięliśmy sobie do mikrofonu. Dobra, sprawdźmy, jak to może nagrywać. Dajmy sobie live view na poziom. Raz, jeden. Ok. Jesteśmy na kanale A. Jak widzicie, daje? Daje, nie? Ok. Musimy odblokować. Kanał pierwszy. Raz, jeden. W tej chwili mamy, jak widzicie, odbiornik mono, ale przejdźmy sobie. Na stereo. I zobaczmy, jak nam funkcjonuje. Raz, jeden. Jeden, dwa, raz. Raz, jeden. Dobra, w tej chwili dostajemy sygnał nadal stereo. Zejdźmy na mono. Ok. No i tak to wygląda, zobaczcie. Mamy sobie, tutaj jest możliwość podglądu na dole. Widzicie na pasku, jak tutaj diody się pojawiają. Może nie do końca wyraźnie, ale zobaczcie. Raz, jeden, dwa, raz, jeden. Mam aktywną. Sprawdźmy sobie drugi mikrofon. Oj, chodź tu. Raz, jeden, jeden, dwa, raz, jeden. Jak widzicie, tutaj diody są nadal aktywne. Natomiast po przejściu w tryb stereo, właśnie po jakimś czasie, klawisze dla bezpieczeństwa się blokują, więc musicie sobie
Więc musicie sobie raz jeden. Więc musicie sobie odblokować, a odblokowanie jest proste, przytrzymując klawisz plus minus razem. Macie odblokowaną aktywną klawiaturę. I tutaj, jak widzicie, mamy zastosowane jeden mikrofon jest na jednym kanale przy układzie stereo, drugi mikrofon jest na drugim kanale przy układzie stereo. Przy układzie mono oczywiście każdy mikrofon jest nadawany na dwa kanały, czyli dostajecie stereo na wyjściu. Odbiornik, nadajnik, przepraszam, nadajnik i odbiornik z przyłączem po kablu jack. Oczywiście, jak widzieliście w zestawie, jeśli dysponujecie odbiornikiem na urządzeń XLR, czyli na przykład typy profesjonalnych kamer do nagrywania, to w tym momencie oczywiście jak najbardziej możecie użyć takiego zestawu. No, a w tym momencie już kończę tą prezentację, wyszła ona i tak dość długo, ale mam nadzieję, że została Wam dość sensownie zaprezentowana z możliwościami, które ten zestaw prezentuje. Tymczasem trzymajcie się, cześć. A i zapraszam oczywiście częściej na Dominik Photos. Będę próbowała dla Was też robić jakieś recenzje oprócz podróży. Co z planów? A zobaczycie w osobnym nagraniu, jakie plany na nowy rok. Natomiast no, na pewno dzięki temu sprzętowi też wyciągniemy więcej z jakości przygotowywanych dla Was nagrań. Także teraz trzymajcie się i powodzenia. Nie życzę Wam szczęśliwego nowego roku, chociaż mogłabym. Jest to w ostatni dzień nowego, starego roku nagrywane. Natomiast no, to wideo będzie zaprezentowane później oficjalnie. No ale niemniej życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na kanale. Jeśli Wam się podoba, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka. Coś się na pewno będzie tutaj działo. Także trzymajcie się.